CALIS to angielski skrót Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się. Badanie skierowane jest do nauczycieli i dyrektorów szkół. Jest to badanie bardzo duże międzynarodowe, o wzrastającej randze, o wzrastającej roli, w którym uczestnictwo jest prestiżem dla kraju uczestniczącego. Badanie TALIS stwarza nauczycielom, a także dyrektorom szkół okazję do wyrażania swoich poglądów, swoich opinii i chociaż cząstkowy udział w kształtowaniu polityki oświatowej. Sama możliwość wyrażenia swoich opinii wydaje się rzeczą pożyteczną i stwarzającą okazję do tego, żeby porównać, jak moja opinia, czy moja deklaracja w stosunku do pewnych opinii wygląda na tle opinii innych nauczycieli. No, będzie to grupa kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli z całego świata. Już po raz drugi w Polsce oraz 33 krajach rozpoczynają się badania TALIS poświęcone m.in. przekonaniom dotyczącym nauczania i uczenia się, sposobom i warunkom pracy zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów szkół. Projektowi temu patronuje Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, zaś ze strony polskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Merytorycznie i organizacyjnie za badania odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Badanie jest skierowane do 600 szkół i prawie 12 tysięcy nauczycieli. Badane jest kilka elementów pracy nauczyciela. Poza ogólną charakterystyką, kim są, w jakich warunkach pracują, jaki jest stopień feminizacji zawodu w poszczególnych krajach, dowiadujemy się, w jaki sposób doskonalą się zawodowo, jakie mają przekonania odnośnie nauczania, jakie stosują praktyki, sposoby nauczania na konkretnej lekcji, ich opinie dotyczące informacji zwrotnej, która dotyczy ich oceny. Z badania TALIS z 2008 roku dowiedzieliśmy się m.in. o polskich nauczycielach. Polscy nauczyciele są bardzo dobrze wykształceni. Prawie wszyscy posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni. W porównaniu do innych krajów, polscy nauczyciele są ambitni wobec zadań doskonalenia zawodowego, ale także mają ambitne oczekiwania wobec tego doskonalenia zawodowego.